pana o okazanie dowodu osobistego. Dziękuję, zapraszam na środek sali za barierę. Staje świadek Krzysztof Knajp, okazuje dowód osobisty. Ile pan ma lat ukończone? 47 ukończone. W jakiej miejscowości pan mieszka? Z zawodu, kim pan jest? Ksiądz Katolicki. Proszę pana, czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie karany. Pouczam pana o obowiązku zeznawania zgodnie z prawdą, za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna do 8 lat pozbawienia wolności. Co do przyrzeczenia? Dziękuję. Ja poproszę. Proszę wszystko proszę świadomy znaczenia mych słów. Świadomy znaczenia mych słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego. Niczego nie ukrywając z tego. Co mi jest wiadome. Co mi jest wiadome. Dziękuję, można usiąść po odebraniu przyrzeczenia. Proszę pana, czy jest pan członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 168-0? Od kiedy? Bodajże od 2015 roku. Proszę pana, czy wchodził pan w skład członków zarządu tego koła w jakimś okresie? Nie. Proszę pana, a czy pełnił pan funkcję jakiejś w zarządzie okręgowym PZL w Ostrołęce albo... Tak. Od 2015 roku do 2017 byłem członkiem zarządu okręgowego PZL w Ostrołęce i od bodajże 2016 roku rzecznikiem pracownym tego zarządu. Proszę pana, czy ma pan jakąkolwiek wiedzę na temat tego, z jakiego powodu koło łowieckie ZLOT zostało wykluczone z Polskiego Związku Łowieckiego? Wydaje mi się, że tak. To co było powodem tego wykluczenia? Uważam, że może zacznijmy od początku 2017 roku, kiedy na początku stycznia tego roku ówczesny łowczy okręgowy Jan Szkunar został wezwany do zarządu głównego przez łowczego krajowego Blocha i dowiedział się, że z końcem stycznia zostaje odwołany z funkcji łowczego okręgowego, a od 1 lutego na jego miejscu przyjdzie nowy łowczy. Było to dla nas duże zaskoczenie, ponieważ myśleliśmy, że kadencja łowczy Jan prowadzi kadencję do i końca swojej kadencji do 2020 roku. Było inaczej. Wtedy również łowczy krajowy powiedział do łowczego z Ostrołęki Jana, że... Przepraszam, czy mógłby troszeczkę wolniej mówić, jeżeli żeby ja kadencję zapisać? No tak się nazywa, panie Macie. Tak, wiem, co można robić. Wszystkiego zapisania, proszę. Wówczas jeszcze łowczy krajowy powiedział do łowczego z Ostrołęki, że za zaległy urlop zostanie mu wypłacony ekwiwalent pieniężny. Było to o tyle dziwne, że zazwyczaj łowczy krajowy tak nie szafował pieniędzmi w związku, raczej nakazywał wykorzystać urlopy, żeby zaoszczędzić jakieś pieniądze na potrzeby działalności PZL. 1 lutego już na początku lutego byłem w zarządzie okręgowym w Ostrołęce, przyjechał nowy łowczy pan Jenoch, przedstawił się i po kilkunastu minutach poprosił starszy referent Monikę Dziedziczak o przygotowanie mu teżki z lotu. On chce się zapoznać z teżką koła z lotu. Później udał się na spotkanie bodajże ze starostą. Ja pojechałem do siebie do domu. Gdzieś w połowie lutego odbyło się posiedzenie zarządu, na którym łowczy zaproponował utworzenie nowych dwóch kół łowieckich. Kamianka Ostrów Mazowiecka i dzik Maków Mazowiecki. Zdziwiło to nas, bo nie dysponowaliśmy obwodami, aby móc je przydzielić zgodnie ze statutem uprzednio obowiązującym. Aby można było zarejestrować koło, należało posiadać wolne obwody, żeby członkowie tego koła mieli gdzie polować. Więc ja wyraziłem swój sprzeciw przeciwko tej decyzji, bo powiedział, że
i tak będziemy głosować, a obwody się znajdą. Więc zostało przegłosowane utworzenie tych nowych kół i dwóch, ponieważ spełniali pod względem formalno-prawnym wymogi statutowe, żeby mieć przynajmniej 10 członków w kole. Po przegłosowaniu tych wniosków poprosiłem mówczego, czy mógłby mi pokazać listę członków tych kół. Zauważyłem, że na liście członków Kamianki, Ostrowa Zubiecka było bardzo dużo naszych byłych członków naszego koła z LOT, którzy w ostatnich tygodniach, miesiącach po prostu wypisali się z tego koła, żeby celem założenia tego drugiego koła, Kamianka, a na liście członków założycieli koła DZIK była m.in. pani Daria Piotrowska, pan Zygmunt Jasiński, Violeta Kruszewska, byli pracownicy Domu Górnego PZPL w Warszawie. Oprócz nich w tym kole byli także nasi byli koledzy z Wyszkowa. Gdy zapoznałem się z tą listą, wówczas powiedziałem do łowczego okręgowego, to co już skóra na niedźwiedziu podzielone, już ZLOT będzie likwidowany. Wówczas on się uśmiechnął i powiedział, że został upoważniony przez członków założycieli koła DZIK o to, by złożyć mi propozycję przystąpienia do, wstąpienia do niego koła, by móc dalej na tym obwodzie polować 194. Powiedziałem mu, że nie zgadzam się, dziękuję za zaproszenie, nie zgadzam się, ponieważ nie wiem, jak miałbym później spojrzeć kolegom ze ZLOT-u w oko, gdybym teraz przystąpił do tej targowicy. Po tym rozstaliśmy się i ja wróciłem do domu. Następnie już potoczyło się wszystko lawinowo. Zostało powołane posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej w Ostrołęce celem wykluczenia ZLOT-u z PZPL-u, bo odwołaliśmy się od decyzji, którą wydał nam, opiniując nasz wniosek o dzierżawę łowczy okręgowy negatywnie, to odwołaliśmy się od tej decyzji, on swoją decyzję podtrzymał i celem przyklepania sprawy zostało powołane posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej i na tym posiedzeniu zostaliśmy wykluczeni z członkostwa w PZL. Taką podam tylko jeszcze sytuację, jaka miała miejsce, że podczas posiedzenia Naczelnej Rady, Okręgowej Rady Łowieckiej w Ostrołęce po przemowie prezesa, gdy chciałem zabrać głos, wówczas przewodniczący, bo chciałem tam dopowiedzieć jeszcze, żeby uszczegółowić pewne wypowiedzi, których prezes Jacek nie powiedział, to kategorycznie zabroniono mi w ogóle się odzywać, a przecież jako zarówno jako członek koła ZLOT, jak i członek zarządu okręgowego miałem do tego prawo. Nie udzielono mi prawa głosu. Później kazał nam wszystkim wyjść, więc wyszliśmy. Odbyło się głosowanie, po głosowaniu zostaliśmy wykluczeni. Dalej w dalszej kolejności na tym samym posiedzeniu zostałem zwolniony z funkcji członka zarządu okręgowego PZPL i na następny dzień, bodajże to będzie 22 kwietnia, złożyłem pisemną rezygnację z bycia rzecznikiem prasowym tegoż zarządu. Na moje miejsce został powołany jeden z naszych byłych kolegów, ojciec założyciel koła DZIK w Makowie Mazowieckim, które przejęło nasze obwody. Proszę pana, czy pan wie, czy były jakieś prowadzone postępowania przeciwko kołu łowieckiemu z LOT? Tak. Nieprawidłowości, jakie tak. O nieprawidłowościach to dowiedziałem się na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia z LOT w Bostoni, ponieważ... Kiedy było to zgromadzenie? Trudno mi powiedzieć, z rok wcześniej. Z rok wcześniej, przed 2017, tak? Znaczy, mieliśmy je co roku. Są takie walne zgromadzenia i co roku jest walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Czyli rok przed wykluczeniem dowiedzieliście. Tak. Na posiedzeniu zarządu okręgowego nie poruszana była kwestia ZLOT-u, ponieważ ja byłem członkiem koła ZLOT, żeby więcej było
konfliktu interesów, tym bardziej, że nie należało do zarządu okręgowego wytypowanie i omawianie tych kwestii odnośnie kontroli kół, ponieważ od tego jest okręgowa komisja rewizyjna. I o jakich nieprawidłowościach Pan się dowiedział na tym zgromadzeniu? O jakimś tam nieterminowym płaceniu odszkodowań za szkody łowieckie, jakiś tam brak wpisu. To były takie drobne przewinienia, które mogły powstać z ludzkiej nieuwagi, ewentualnie tak jak było u nas praktykowane w kole, że odszkodowania za szkody były płacone z reguły już po zbiorach, jak była ustalona stawka i kwota bazowa, czy to kukurydzy, czy ziemniaków, czy jakichś zbóż. Bo często rolnicy woleli w tym wiedzieć, jaka będzie stawka. Mógł się też zwiększyć i areał później, żeby nie było drugiego szacowania. Proszę bardzo, pytania ze strony Pani Masy. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, czy jako członek, jak Pan określa ten rodzaj tych uchybień, o których się Pan dowiedział jako członek władz zarządu okręgowego? Czy to są ważne, nieważne, istotne? Wiele takich uchybień było, na pewno można było znaleźć w wynikach pokontrolnych i innych kół. Ponieważ zarząd okręgowy typował co roku 10 kół, 5 bodajże rasowo i 5 w celu sprawdzenia tych, czy zostały usunięte nieprawidłowości, wykonały polecenia pokontrolne. Ale dokładnie tego nie wiem, ponieważ tym zajmowała się komisja rewizyjna. Rozumiem. A czy w tym czasie albo wcześniej słyszał Pan o tym, że za tego rodzaju uchybienia w stosunku do innych kół były jakiekolwiek sankcje? Nie. Nigdy nie były stosowane sankcje, a tym bardziej na pewno nie wykluczenie z członkostwa PZL-u. Jeśli już, to było tylko polecenie usunięcia tych zaniedbań. A czy z punktu widzenia tych zaleceń pokontrolnych w stosunku do koła ZO, do których się Pan dowiedział, były tam jakieś sposób naprawienia tych nieprawidłowości, nie, terminy, jak to wyglądało? Czytałem te zalecenia i słuchałem ich podczas posiedzeń walnego zgromadzenia. Nie było terminów, nie było wskazanych metody, jak to usunąć. A czy terminów na pewno nie podawano żadnych. A czy pamięta Pan jeszcze, jakiego rodzaju inne uchybienia były wskazywane wówczas i były przedmiotem? Nie, to były jakieś takie drobne uchybienia, czy tam typu, że przeciwko jednemu z członków toczy się postępowanie dyscyplinarne wyjaśniające. To są naprawdę kwestie, które nie mają wpływu na działalność koła. Tym bardziej, że rok wcześniej obchodziliśmy jubileusz koła i koło zostało oznaczone złotym medalem zasługi dla łowiectwa, więc no to o czymś świadczy, że nawet jeśli jakby powstały jakieś uchybienia w ciągu jednego roku, no nie aż tak rażące, żeby wykluczyć koło z członkostwa PZL. Może Pan, w jakim roku nastąpiło przyznanie tego medalu? W 2016 obchodziliśmy jubileusz. A czy z punktu widzenia Pana wiedzy jako członka okręgowego, uważa Pan, że przyznawanie takiego medalu, czy przyznawanie takiego medalu bierze się pod uwagę sposób funkcjonowania, sposób gospodarki, ewentualnie te wszystkie protokoły kontroli i analizuje się to? Tak, analizuje się, ponieważ z wnioskiem występuje Komisja Odznaczeń do kapituły odznaczeń łowieckich przy Zarządzie Głównym Warszawy. I cała ta procedura wymaga udokumentowania zasadności wystąpienia o odznaczenie. Należy podkreślić, że tutaj na przypadku koła ZLOT została pominięta hierarchia, że nie było najpierw brązowego, później srebrnego medalu, tylko od razu wystąpiono z wnioskiem o złoty medal. I kto to występował? Komisja przy PZL-u w Ostrołęce. Czyli w sumie ten sam organ, który następnie w pierwszej instancji... W zarządzie okręgowym są różne komisje. Muszę to wyjaśnić. Jest komisja na przykład oznaczeń łowieckich, jest komisja kynologiczna, jest sąd łowiecki. Różnego rodzaju komisje, które zajmują się całą sferą działalności łowieckiej. Rozumiem, ale to był jeden jedna z nie wiem jak nazwijmy, powiedzmy departamentów, czy jakiś tak. zespołów, tak. Który wchodzi w skład zarządu okręgowego, tak? Czy struktur okręgowych? Nie, to jest z Rady Łowieckiej, Okręgowej Rady Łowieckiej. Mm-hmm. I to oni współpracują razem. Czyli Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy. Okej. Okay. Potem na czele tej Rady Łowieckiej stworzy zarząd, który... Nie, stoi prezes Rady. Prezes. A zarząd co robi?
Zarząd ma za zadanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem kół łowieckich. Dobrze, ale to jest jakiś organ ze struktur tych samych, które następnie wykluczyły koło z lot z PZL-u. Zarząd wystąpił z wnioskiem do Rady. Łowczy okręgowy w zasadzie. Dobrze. Czyli ten wnioskodawca wiedział o tym, jakiego rodzaju wcześniej kontrole były przeprowadzane, czyli występując tym, nie ocenił jako naganne tych wszystkich zaleceń. Wręcz przeciwnie, jeżeli został przyznany złoty medal z pominięciem tak jakby hierarchii, no to... Dobrze, to jak by pan w takim wypadku ocenił, że znaczną część uchwały, która orzekała wykluczenie koła z lot, stanowią właśnie zarzuty dotyczące kontroli z 2013 roku. Jak by pan to ocenił? Czy dla mnie po 2013 roku jeszcze były bodajże jedna czy dwie kontrole i na pewno powoływanie się na uchybienia z poprzednich kontroli, a nie z ostatnich czy przedostatnich, no to jest szukanie dziury w całym. Ale jeżeli powołujemy się na tę kontrolę z 2013 roku w sytuacji, kiedy po dwóch latach zostaje przyznany złoty medal, no to jak by pan to nazwał? Mówię, szukanie dziury w całym. Dobrze, no to czy w takim wypadku ma pan jakąkolwiek wiedzę na temat tego, jakie były przeprowadzone kontrole po 2013, nie do 2016, tylko późniejsze, jakie tam były zalecenia? Czy one były jakieś? Przy 2013 jeszcze nie byłem członkiem ZOT-u. Rozumiem, ale mówię o tych późniejszych, po 2013. Czy były jakieś kontrole z 2016, 2015? Coś tam było, mówię, ja jako członek zarządu nie należało do moich kompetencji, tym zajmuje się komisja rewizyjna. I dlatego, że będąc członkiem koła ZLOT, więc na zarządzie nie były poruszane te kwestie. Na zarządzie okręgowym? Na zarządzie okręgowym. A nie na wszystkich zebraniach mogłem być z racji, że byłem daleko, czy Ale czy na tych zebraniach w kole ZLOT? Tak, w kole ZLOT na wszystkich mogłem nie być, dlatego że charakter pracy mógł nie pozwalać, a poza tym ja mam dosyć daleko do Zgrajewa do... Rozumiem, czyli po 2013, 2015, 2016 nie wie pan nic o żadnych kontrolach, nie próbuje... Były kontrole, tak jak powiedziałem wcześniej, były kontrole i te były wykazane podobne uchybienia jakieś, ale one nie miały wpływu na funkcjonowanie koła. Poza tym w tych kontrolach nie było jakichś konkretnych zaleceń, a już na pewno nie było żadnych terminów konkretnych, w jakich należy wykonać naprawić te uchybienia. Na dobrą sprawę, więc nawet do dzisiaj moglibyśmy te uchybienia usuwać, ponieważ w protokole pokontrolnym nie było określonego terminu karencyjnego. A czy z punktu widzenia działania struktur okręgowych, czy były podejmowane jakiekolwiek działania takie naprawcze w celu uchylenia uchwał koła z lot, w trybie nadzoru, że coś było nieprawidłowo, skoro były jakieś nieprawidłowości, czy było coś takiego uchylone? Nie, z tego co sobie przypominam, nie uchylaliśmy żadnej uchwały z lot. A czy z punktu widzenia proceduralnego, z punktu widzenia prawnego, jeżeli są jakieś zastrzeżenia do działania koła, na przykład wydawania jakichś uchwał, jakichś działań koła z lotu, czy zarząd okręgowy powinien takie działanie podejmować? Ale rzeczywiście, to jest z każdego posiedzenia, z każdego zebrania, które odbywa się w kole, składana jest kopia protokołu z tego zebrania. I zarząd wszystkie te protokoły ze wszystkich komis, z każdego zebrania przegląda i analizuje, czy są zgodne ze statutem i prawem łowieckim. Czyli jeżeli byłyby takie, no to to działanie, nazwijmy to nadzorcze, okręgowego, powinna polegać na uchylaniu tych. Tak, ale nie było jakichś tam punktów, które, czy niezgodnych z prawem podjętych uchwał, czy jakichś decyzji, które należały prawo łowieckie, więc nie przypominam sobie, żebyśmy przez dwa lata, jak byłem członkiem zarządu, jakokolwiek, czy jakikolwiek punkt z uchwał z lotu został uchylony. Rozumiem. A jak są składane co roku te sprawozdania dotyczące gospodarki? Ale jeśli jest nadzwyczajne zebranie, to i drugi protokół też idzie. Rozumiem. Czy jeżeli jest sprawozdanie przez koło wykonywane co roku, tak? Co się potem dzieje z tym sprawozdaniem? Czy ono jest przesyłane i ewentualnie, czy organy nadzorcze mogą składać jakieś
uwagi, jeżeli wskażą, dostrzegą jakieś nieprawidłowości, żeby przedstawić, jak to wygląda. Sprawowanie z działalności łowieckiej to no, są dwie kwestie. Działalność łowiecka i pozyskanie zwierzyny i gospodarcza oraz działalność oraz sprawozdanie finansowe. My jako zarząd to sprawozdania tej części finansowej nie analizowaliśmy, ponieważ tym zajmowała się Główna Księgowa Zarządu Okręgowego PZL, a my tylko sprawdzaliśmy, czy zostały wykonane plany łowieckie pozyskania zwierzyny i jak funkcjonuje gospodarka łowiecka w danym kole. Rozumiem. Czy ma Pan jakąkolwiek wiedzę na temat tego, czy w tych sprawozdaniach zarządu okręgowego dostrzegł jakiekolwiek nieprawidłowości, chociażby z punktu widzenia nieodnotowania jakichś odstrzałów albo jakichkolwiek innych działań, wskazujących na prawidłowość, tudzież nieprawidłowość działania w tym zakresie koła łowieckiego ZLOT? Ogólnie muszę przyznać, że koło ZLOT było oceniane dobrze. I tak jak mówiłem, nie przypominam sobie, żeby były jakieś kierowane uwagi, takie konkretne co do działalności. A gdyby takie nieprawidłowości w tym sprawozdaniu były, to na tym etapie zarząd okręgowy tak powinien robić, czy na przykład jakieś organy naczelne? Nie, zarząd okręgowy. Rozumiem. A powiedział Pan, że z punktu widzenia księgowego to była zadanie główne, księgowy głównego zarządu, tak? Nie, okręgowego zarządu w Ostrołęce. Okręgowego. A czy Pani Kaliny Wiśniewskiej. Rozumiem. A czy ma Pan jakąkolwiek wiedzę na temat tego, czy ona dostrzegła w tych sprawozdaniach z jej punktu widzenia tego księgowego jakieś nieprawidłowości, czy też nie? Nie wiem. Rozumiem. Dobrze, a ja mam takie pytanie, czy oprócz... Możemy określić, jak wyglądały te koła, czy jak wyglądały te obwody, z punktu widzenia tego, czy to były obwody, nie wiem, jaka była ich obszar, jak wyglądała ich zwierzyna, z punktu widzenia kategoryzacji, mógł Pan to przekazać? Z punktu widzenia kategoryzacji to mogę powiedzieć tak, że rok wcześniej była robiona inwentaryzacja i kategoryzacja i z tego, co pamiętam, to obwód 183 ze słabego dostał status dobrego, a 194 z dobrego, albo dobry plus, albo bardzo dobry. A może Pan powiedzieć, w jaki sposób dokonuje się kategoryzacja obwodów? Podstawa jest inwentaryzacja zwierzyny występującej w danym obwodzie. Wtedy po prostu wychodzą myśliwi i leśnicy w obwód i liczy się, ile jest zwierzyny. Rozumiem. I to ma Pan jakąś wiedzę na temat tego, jakiego rodzaju tam zwierzyna była? No, czy była jakoś... Tak. Atrakcyjna, nie atrakcyjna. Łowiska były bardzo atrakcyjne, ponieważ na tych dwóch bodajże obwodach 194 i 183 w sumie było dostrzeżenia około rocznie przez ostatnie 5-6 lat około 80-90 jeleni. Około ponad 100 dzika i około 50 pewnie 70 sami. Sami to nie jestem, dokładnie nie wiem, ale grubo to wiem, dlatego że takim wskaźnikiem wymiernym, jeśli idzie o kategoryzację obwodów, jest jeleń, występowanie jelenia. I wiem, że takiej populacji jeleni, jak tutaj się strzelało w obwodach koła ZLOT, to nawet nie mają na Mazurach. Mało które koło. Ja teraz pracuję w Grajewie, więc tam z tymi kołami z Grajewa, które mają obwody na Mazurach czy w okolicach Pęków, no to oni mówią, że mają około 20-30 jeleni. Czy z punktu widzenia jakby obszaru łowiska 183 i 184 były bardzo atrakcyjnymi łowiskami z dwóch powodów. Po pierwsze, zasobność zwierzyny. Drugie, blisko odległość od Warszawy. To jest tylko 45 minut drogi. Po co się tłuc 3 czy 4 godziny gdzieś na Mazury czy na Warmię, jak w ciągu 45 minut można już być na Amboli. I dlatego uważam, że działalność tutaj członków zarządu głównego w celu utworzenia tych nowych kół, żeby przejąć te obwody, upada się w jakąś mniejszą całość. Powiedział Pan działania członków zarządu głównego. Jakiego rodzaju to było działanie i przez kogo wykonywane? Może Pan w jakiś sposób wykonywać? Jeżeli usuwa się w trybie natychmiastowym łowczego, na jego miejsce daje się drugiego, który pierwszego dnia swojej pracy od razu chce teczkę z lotu. Później ja widzę, że wśród członków założycieli są pracownicy zarządu głównego. No przepraszam, w takie przypadki to ja nie wierzę. Czyli sądzi Pan, że kto
może być odpowiedzialny za to, odpowiedzialny, kto jest sprawcą tego? Nie wiem, to trudno tutaj z nazwiska mówić, ale na pewno jakaś inicjatywa była wśród członków zarządu głównego. Rozumiem. Czy może Pan przedstawić jeszcze tutaj, bo mieliśmy z tym problem, jak wygląda procedura opiniowania czy też działania struktur okręgowych w sytuacji, kiedy dane koło występuje o przedłużenie dzierżawy albo o uzyskanie dzierżawy na obwód? Jak to wygląda? Czy to jest jakaś opinia, czy to jest pismo, tak, czy to jest rekomendacja? Jest to opinia, którą wydaje łowczy okręgowy na podstawie tych sprawozdań rocznych, które są składane. Zgodnie z prawem, prawo przedłużenia dzierżawy przysługiwało najpierw dzierżawcy, który już tę dzierżawę posiadał wcześniej. My na tych obwodach, te obwody dzierżawiliśmy 60 lat. I nam przysługiwało prawo pierwszeństwa. Niestety, łowczy okręgowy wydał nam opinię negatywną. Było to. To była jego rola. A czy Pan czytał tą opinię łowczego? I co było w tej opinii? Z jakiego powodu była negatywna ocena? Zarzucił niegospodarność i uchybienia w prawie łowieckim. To była bardzo ogólnikowa opinia. I tę opinię przesłał do Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W odpowiedzi dostał pismo z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o tym, że wpłynęły pozytywne opinie na działalność naszego koła od wójtów, starosty i burmistrza bodajże. Nie burmistrza. Od wójtów i starosty z terenów, które były dzierżawione. Nadleśnic z terenów, gdzie były dzierżawione drogi. Wszystkie te instytucje dały nam bardzo dobrą opinię i chciałbym kontynuować, żebyśmy kontynuowali tę dzierżawę. To Pana zdaniem, co ostatecznie spowodowało, że jednak te podmioty po drugiej stronie zawarły umowy dzierżawy z tymi nowymi kołami, nie z kołem z LOT? Ze zlotem dyrekcja nie mogła podpisać umowy, ponieważ my już byliśmy w tym momencie wykluczeni ze struktur PZR. Czyli to się zbiegło w czasie? Czy może Pan tak. Też czasowo to nam przedstawić, jak to wyglądało? To będzie marzec, kwiecień 2017. Czyli wówczas, jak już do tych umów dochodziło, to koło zlotu zostało przez zarząd okręgowy? Tak, zlikwidowane, wykluczone ze struktur PZR-u. My wtedy złożyliśmy apelację do zarządu głównego, no ale za szybko jej nie rozpatrywali. Mieli czas. Na to ten czas był potrzebny, by można było wydzierżawić obwody tym dwóm kołom, które zostały powołane do istnienia. Rozumiem. Czyli tak naprawdę, gdyby nie działanie zarządu okręgowego, to z punktu widzenia tych opinii... Ale zaczyna się pytanie, a nie stwierdzenia. Ale pytanie już formułuję. To bez stwierdzeń. Dobrze, to ostatecznie niech Pan nam przedstawi, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby nie było tej negatywnej opinii. Czy z punktu widzenia istnienia gdyby nie było negatywnej opinii, na pewno dzierżawa byłaby przedłużona z kołem z lotem. Bo wszystkie inne warunki formalne były spełnione. Czy ma Pan jakąkolwiek wiedzę na temat tego, jak wygląda teraz gospodarowanie na tym kole przez... Nie wiem, odkąd wykluczyli nas z PZL-u. Nie byłem na wojsku. A czy po 2017 roku miał Pan jakikolwiek kontakt z osobami, które tam polują, albo z jakimiś osobami z zarządu głównego i rozmawiał Pan na temat? Nie. A czy ma Pan wiedzę, jak wyglądała procedura rozpoznawania tego odwołania od okręgowego zarządu przez naczelną radę? Wiem tylko, że trwało to dosyć długo, że było opieszałe. Rozumiem. A czy z punktu widzenia procedury nie ma Pan jakiejkolwiek wiedzy? Nie. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Czy wie Pan, ile razy w roku, bo wspomniał Pan, że było to opieszale, ile razy w roku odbywają się posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej? Czy ma Pan wiedzę w tym zakresie?
Na pewno nie raz więcej. Dobrze. Czy ma Pan wiedzę, dlaczego odwołano w 2016 roku Pana Marczaka z funkcji prezesa koła? Bo to było podjęte decyzja walnego zgromadzenia i to było głosowanie tajne. Ale czy ma Pan jakieś wiadomości na temat, jakie były zarzuty członków koła wobec tego Pana? To się udziela się absolutorium i każdy głosuje zgodnie ze własnym sumieniem. Ja nie wiem, to jest głosowanie tajne i nikt nikomu nie opowiada. Nie rozmawiali Państwo ze sobą, dlaczego działania Pana Marczaka nie podobają się kolegom z koła? No, można też zadać pytanie tym, którzy poparli, bo to się podobało. Ja mam zadawać pytanie. Przepraszam. Czy ma Pan wiedzę na ten temat? Czy rozmawiali Państwo między sobą? Tak, tylko w tym momencie bym musiał ujawnić, jak głosowałem. Ja nie pytam o to, jak Pan jakie zarzuty koledzy mieli do Pana Marczaka? Tak. Czy może Pan przed sądem tutaj podać to, co Pan wie? Był nierzetelny. Prowadził źle sprawy administracyjne koła. Bodajże było coś tam jeszcze z wydawaniem ostrzałów, że będzie podpisywał się na ostrzałach, a powinien to robić łowczy. Co znaczy, że podpisywał się na ostrzałach? Wypisywał ostrzały dla członków nie naszego koła. Jakie to ma znaczenie dla koła, dla prowadzenia przez koło gospodarki łowieckiej? No bardzo, bardzo duże, bo w tym momencie nie wiemy, ilu myśliwych jest, jaka zwierzyna została pozyskana, dla kogo zostały wydane ostrzały, na jaki okres czasu i trudno jest zorganizować jakieś harmonogram polowania. Rozumiem. Czy ma to też wpływ na ustalanie rocznego planu łowieckiego dla danego obwodu? Czy wpływa to na statystykę koła? Na pewno nie ułatwia prowadzenia tej pracy, ponieważ wprowadza chaos. Bo jeżeli łowczy nie wie, ile zostało wydanych odstrzałów łowieckich i komu, i na jaką zwierzynę, to trudno jest zaplanować, czy przedłużenie członkom koła odstrzałów i na jaki rodzaj gatunek zwierzyny. Czy w kole w związku z jego działalnością albo wcześniej istniał jakikolwiek konflikt między członkami? Czy konfliktu jako takiego wcześniej nie było? Kolega Marczak jest dosyć specyficzną osobowością, więc... Coś tak jak ma na myśli, mówiąc specyficzną osobowością. No mówi, żeby apodyktycznie słuchać. Czy świadek próbował bądź chciał zapisać się do nowo utworzonych kół, które gospodarują tamtymi odwodami? To już mówiłem, więc powtórzę jeszcze raz. Została mi złożona propozycja, na którą kategorycznie odmówiłem. Uważałem ją za niegodną i niewłaściwą. Czy jako członek zarządu okręgowego, jak Pan uczestniczył, był Pan jednocześnie członkiem koła ZLOK na posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej, wtedy, gdy podejmowano uchwałę o wykluczeniu koła, tak? Czy w tym momencie miał Pan jakiekolwiek upoważnienie do reprezentowania koła ZLOK? Czy był Pan członkiem jego zarządu, czy tylko szeregowym członkiem? Szeregowym członkiem. Czyli chciał się Pan wypowiedzieć jako członek zarządu okręgowego, czy... Jako członek koła. Jako członek zarządu okręgowego. Co w czasie obrad Okręgowej Rady Łowieckiej jakby zarzucano kołu łowieckiemu ZLOK? No te zarzuty z 2013 roku, no mówię, jakoś tam niegospodarność, jakieś nieterminowe ocenie tych odszkodowań. Naprawdę to były sprawy błahe. A jaki wpływ ma nieterminowe płacenie odszkodowań na gospodarkę łowiecką prowadzoną przez koło? Powiem tak. Zgodnie ze statutem odszkodowania łowieckie należało wypłacić w przeciągu miesiąca od oszacowania szkody. Jednak nie zawsze, powiedzmy w maju, w kasie koła były pieniądze.
ponieważ po opłaceniu tenu dzierżawy, po odprowadzeniu składek do zarządu głównego PZP, nieraz było tak, że to koło było na minusie. I czekaliśmy do rozpoczęcia sezonu łowieckiego, kiedy można było polować na dziki, kozły na początku, żeby pozyskać jak najszybciej środki i móc tym rolnikom te pieniądze przekazać. Nigdy nie było takiej sytuacji w kole, żeby rolnicy upominali się o swoje pieniądze. Zawsze była przy szacowaniu szkody, była zawsze zawierana ugoda, że oni po prostu poczekali na te pieniążki, aż koło je zarobi. I wtedy wypłaci. A czy było to zgodne z przepisami ustawy Prawo łowieckie i procedurą szacowania szkód? No mówię, że zgodnie z procedurą w ciągu miesiąca powinny wypłacić, ale jeżeli jesteśmy na minusie, to z czego mamy wypłacić? Rozumiem. A co wpływało na to, że byli Państwo na minusie? Oprócz konieczności opłacenia czynszu dzierżawy? Czynsz dzierżawa, prawa poletek łowieckich, zbudowanie urządzeń łowieckich, zakup kary, paszy na zimę. To jest wiele czynników, które się składają. W związku z tym, że wiedzieli Państwo, że sytuacja koła jest finansowa, jest ciężka i nie ma tych pieniędzy na wypłaty, czy podejmowali Państwo jakiekolwiek uchwały odnośnie na przykład jakichś dopłat, podwyższenia składki na działalność koła? W tym okresie, jak ja byłem w złocie, niestety nie było. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, jeszcze. Ale krócie tylko Pani Macenasie, bo już będzie miał jeszcze sesję, także musimy... Oczywiście, coś znaczy. Ja takie powiedział Pan, chodzi o te wypłaty tych odszkodowań. Czy rolnicy byli zainteresowani, żeby te wypłaty były dokonywane jak najszybciej? Czy chodziło o to, żeby ocenić... Chodziło o to, zadaje Pan pytanie sugerujące odpowiedzi. Nie. Nie uchylać. Pan tutaj już zeznawał na ten temat. Tak, zeznawał, ale... że ma być we wrześniu ustalona cena. No to nie będziemy 10 razy tych samych pytań zadawać. Dobrze, to zapisam, że będę się pilnował. Proszę. Czy jeżeli chodzi o pana Marczaka, to pamięta pan, w jakim okresie on był prezesem? Przewodniczącym? Czy było to długo? Jaki to był okres? Była jedna kadencja. I pamięta pan, jaki to był okresie? Na pewno, jak wstępowałem do prawa, był prezesem. Rozumiem. Mam takie pytanie, czy te uchybienia, o których pan mówił, zostały dostrzeżone, no to podjęło koło jakieś działanie po to, żeby na następnym zebraniu podjąć jakieś kroki w tym celu? Nie, nic takiego nie było z takiej inicjatywy z jego strony. Ale czy koło próbowało jakieś działania naprawcze podjąć tutaj? Nie, no koło usunęło to wszystkie sukcesywnie, te wskazania, które były przekazane do koła, były realizowane. Rozumiem. Czy pan Maciek jest w jakikolwiek sposób związany z tymi nowymi kołami, z tych nowych kołach, czy... Z tego, co mi wiadomo, nie poluje w tych nowych kołach. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie był, czy... Nie poluje. Nie poluje. A czy był związany z osobami, które są... A z osobami, tak, bardzo blisko. Znaczy z kim? No, z panem Michałem Pieńkowskim, Szymonem Depto, Hubertem Legackim, kto tam jeszcze? Czy to jest... Z Nizińskimi, z Staśkiem i... czy jego działanie mogło mieć jakikolwiek wpływ na chęć, nie wiem, wpływu na negatywny wizerunek koła? Czy jego działanie mogło mieć jakikolwiek wpływ na to? Czy... Trudno mi powiedzieć, bo ja nie należałem do grona tych koleżów, którzy mnie tutaj spotykali. Oni stanowili oddzielny trud. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję za sprawę w sądzie. Jest pan wolny, może pan liczyć.